Siemanko, z tej strony Springman. Witam Was w kolejnym moim poradniku z Microsoft Flight Simulator. Dzisiaj nauczymy się odpalać i startować Cessną 172 Skyhawk. W moim przypadku wybrałem wersję z standardowym, analogowym kokpitem. Także nie przedłużając, przechodzimy do kokpitu i zaczynamy poradnik. Pierwsze co, zdejmijcie sobie tego jołki, będziecie mieli lepszą widoczność tutaj przycisków, które są za nimi schowane. Teraz włączcie sobie parking brake przed uruchomieniem. Możecie sobie włączyć w tej chwili baterię na on. Na podłodze zawór paliwa na on, żeby go otworzyć, na open w sumie. Mixture control do pełna. Czyli tę mieszankę naszą paliwową. I teraz uruchomimy sobie pompę paliwa na chwilę, jednocześnie trotlem dodając mocy. I w tym momencie obserwujemy ten wskaźnik, żeby był przepływ paliwa. Mamy przepływ, możemy cofnąć trotla, wyłączyć pompę paliwa, włączyć beacon przed uruchomieniem, w międzyczasie awionikę. Teraz jakbyście latali na Batsimie czy innych tam sieciach typu IVAO, czekacie aż wam się uruchomi awionika, ustawiacie sobie radio na swoje lotnisko, tam dane jakim jesteście, gdzie tam startujecie. I możecie do kontrolera poprosić o zgodę na uruchomienie silnika. Ja w tej chwili jestem offline, nie będę też używał tego wewnętrznego kontroli lotów w symulatorze, tylko po prostu uruchomię silnik i tyle. No to co? Mamy uruchomić silnik. Parking brake zostaje. Niechcący go kliknąłem. Przekręcamy kluczyk w prawo. Silnik się uruchamia. Stawiamy 10 000 obrotów. Tak sobie zostaje. Niech sobie się trochę rozgrzeje maszyna. Znaczy tak naprawdę już jest gotowa do kołowania i startu. A co przed startem? Klapy albo tą wajchą, albo przyciskiem, który macie przypisany na jeden stopień w dół, tak? Czyli w tej chwili na 33%. I musicie ustawić jeszcze trim na pozycję take-off. W moim przypadku ja sobie zostawiam trochę powyżej tej pozycji take-off. Jak się łatwiej startuje, tak wam też polecę. Włączymy sobie światła kołowania i nawigacyjne. Strobe włączymy dopiero na holding pointie przy pasie 2.8. Dobra, samolot gotowy do kołowania. Zwalniamy więc hamulec parkingowy i zaczynamy kołowanie. Kołujemy sobie powolutku do pasa 2.8. Przed progiem, tak jak powiedziałem, zatrzymamy się na holding pointie i włączymy sobie jeszcze stroby. Włączymy światła kołowania, przełączymy światła lądowania do startu. Po czym sprawdzimy, czy nie ma nikogo na podejściu. Zajmiemy pas i wystartujemy. Chwilę spokojnie, w Poznaniu wygląda, że nikt tutaj nie podchodzi do lądowania, nie chce sobie lądować. Te kreski to jest właśnie holding point przed progiem pasa, także zatrzymujemy się przed nimi. Światła kołowania wyłączamy, włączamy światła lądowania, włączamy strobe. W tej chwili jesteśmy gotowi do startu. Sprawdzamy jeszcze raz, czy na podejściu nikogo nie widać. Nie widać tam nikogo. Zajmujemy pas, będziemy startować. Pamiętajcie, jak w każdym samolocie śmigłowym macie tutaj tą siłę Coriolisa, która działa ważoną przez tutaj śmigło.
Jeżeli śmigło kręci się w prawo, samolot wam będzie skręcał w lewo. Musicie kontrować orczykami przy starcie. Tak samo jest też w tej Cessnie. Zatrzymujemy się. Dodajemy po 50% mocy. Czekamy, aż się obroty rozkręcą. Puszczamy hamulce. Stopniowo, powoli dodajemy mocy na silnik, żeby samolot się bujał do przodu. Jednocześnie kontrując cały czas orczykami w prawo, samolot samowolnie chce skręcać w lewo. Będziemy odciągać drążek do siebie, steru głównego przy 65 węzłach. To jest tak prędkość właśnie, przy której Cessna 172 jest gotowa do startu. Delikatnie odciągamy i jesteśmy w powietrzu. W tej chwili mamy pozytywną wartość wznoszenia. Możemy więc klapy sobie zresetować do pozycji zerowej. Jednocześnie pamiętając o tym, że będziemy musieli albo ręcznie utrzymywać nos do góry, albo po prostu strymować samolot. To co ja właśnie teraz robię, sobie trymuję na joysticku przyciskiem i utrzymuję wznoszenie, jakie wcześniej miałem. Niesiemy się do 1500 metrów. Potem wam pokażę, jak ustabilizujecie się na wysokości waszej tam przelotowej, którą byście chcieli. Co zrobić? Jak zaoszczędzić trochę paliwa, bo można oczywiście lecieć cały czas, że tak powiem, w pełnym gazie. Ale warto zaoszczędzić trochę paliwka, polatać trochę dłużej, czy tam jak macie dłuższą trasę, no to wam się to szczególnie przyda. Jak dolecimy sobie na tą wysokość przelotową, to będziemy sobie ściągać na pewno tutaj mieszankę paliwa do 3/4, powiedzmy. W sensie nawet nie do 3/4, tylko 3/4 ściągniemy, więc do 1/3 sobie ściągniemy. No i też będziemy mogli sobie odjąć na mocy silnika jakąś tam wartość do obrotów. Zaraz wam powiem jak, tak żeby utrzymywać cały czas, żeby utrzymywać obroty w zielonej strefie. Zbliżamy się do 1500 metrów, zaczniemy już stabilizować sobie lot. Na razie na spokojnie, jeszcze wyrównać na tych 1500. Trymerem ustawiamy samolot tak, żeby nie opadał ani się nie wznosił. Pamiętajcie, że jak będziecie nabierać prędkości, samolot będzie chciał właśnie lecieć samowolnie do góry. W tym momencie możemy sobie o 3/4 zdjąć mieszankę i zdjąć obroty tam 22 tysięcy. W takiej konfiguracji, jak wytrymujecie sobie samolot, to możecie praktycznie lecieć do momentu, aż wam się paliwo skończy. Chyba że będą jakieś większe podmuchy wiatru, no to wtedy dopiero będziecie musieli gdzieś tam się bawić w trymowanie czy tam poprawianie lotu samolotu. Czy nawet zrymowało. No dobra, to by było na tyle w tym poradniku. Reszta to już po prostu kwestia posiedzenia w maszynie, polatania nią i wyczucia, jak ona się zachowuje. A z tej strony mówił do was Springman i do zobaczenia w następnym poradniku. A teraz, jak wam się spodobało i uważacie, że jest to przydatne, to co robię, zostawcie łapę w górę. Może udostępnijcie też filmik wśród swoich znajomych, którzy też sobie latają. Jak chcecie, możecie zostawić subskrypcję i walnąć w dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o przyszłych tutaj poradnikach, filmikach, które będę wrzucał. I oczywiście o streamach, które też sobie robią. Microsoft Flight Simulator. Tyle na teraz. Na razie.